Das kann deine einzige Chance in diesem Jahr sein. Alkohol wird nicht ausgeschenkt. Trzy miesiące niecałe od premiery płyty, a my już pracujemy nad drugą płytą. Po pierwsze dlatego, że jest trochę mało materiału, żeby grać koncerty, a nie chcemy po prostu ciągle grać dodatkowych. Tak. Dziękuję. Kto jeszcze? To dawać talerzyki. I najlepiej by było już mieć nową płytę. Mamy dużo pomysłów na teksty, na muzykę. To jest taki czas, żeby już zacząć powoli pracować, żeby na wiosnę się coś ukazało. Mam nadzieję, że to, co teraz zrobimy, jakby dopełni tę pierwszą płytę jeszcze. Koncerty będą jeszcze bardziej czadowe. Chociaż to, co śpiewamy, jest naprawdę takie... Nie są łatwe tematy. Życie jest poważne. I to, co śpiewamy, jest trudne w odbiorze czasami. Ale na szczęście w pomocy przychodzi autystyczny. Spokojniejsza pioseneczka, można potańczyć się, pomigać. Ale generalnie ludzie na koncertach lubią słuchać tych utworów bardziej niż do nich pogować. Kto chce kiełbasy jeszcze? Jonek, chcesz kiełbaskę? Tak. To bierz talerzyk i chodź. A powiedz coś o nowym materiale, coś już jest w koncertach? Tak, jest już, gramy już próbki nowych utworów na koncertach. Jest utwór Raus, jakby kontynuacja piosenki Trafiony, Zatopiony. Jest też pomysł, żeby nagrać płytę o głodzie, ale nie takim grillowym, tylko poważniejszym głodzie, który dotyka człowieka przez całe życie. Człowiek ma taką dziurę, którą próbuje różnymi rzeczami zapełnić, a to karkówką, a to internetem, a to czymś. Większą czy mniejszą? Tam. Dobra. No i potem to tak jest, że... No to będzie piosenka o głodzie, generalnie. A muzycznie jak to wygląda? Muzycznie jest tak jak to Lux Torpeda. Trochę harmonii, trochę ciężkich klimatów. Trochę szybkich utworów. Trudno mi się mówi o muzyce. Muzykę trzeba słuchać. A czy tworząc teraz te nowe numery, macie w głowie już koncept całości, czy po prostu lecicie, co wam na razie wpadnie do głowy? Jesteśmy młodym zespołem, dopiero się dobrze zapowiadającym i wszystkie pomysły, które mamy, nam się podobają. Nie mamy czegoś takiego, że jakiś styl i musimy się jego trzymać, czy coś takiego. Po prostu jesteśmy otwarci na różne style. Nie wiem, czy cebulę można tak grillować też? Teksty znowu Hans i ty? Tak, z tekstami jak zwykle się z Hansem podzielimy. Część on będzie pisał, część ja. No i będą też mówiły o życiu człowieka. Na tych koncertach, co graliśmy, okazało się, że to, co śpiewamy, jest ważne. I ludzie są bardzo zadowoleni, że poruszamy pewne tematy, które już w świecie rockowym mało funkcjonują, chyba że u hip-hopowców albo punkowców. No. A jak po paru miesiącach ludzie, którzy byli sceptycznie nastawieni do Hansa i w ogóle do projektu, jak oni widzą dzisiaj tą sprawę całą? Bardzo dużo ludzi było sceptycznie nastawionych do tego, że będzie Hans w takim projekcie i zastanawiali się, czy to jest dobry pomysł, ale po koncertach nie mają wątpliwości, że to było potrzebne i ten skład jest optymalny, idealny do tego, co chcemy robić. Hans i Lica i cała załoga Lux Torpedowa. Myślę, że też dla nas największym chyba zaskoczeniem jest takie zainteresowanie. Założyliśmy Facebook, mamy już kilka tysięcy, lubię to, mamy stronę internetową, która odwiedza 1000 osób dziennie. Na MySpace mamy też ponad 200 tysięcy wejść i to wszystko powoduje, że jesteśmy jakby... Czujemy się odpowiedzialni za to, co robimy, żeby nie dawać ciała i żeby to, co piszemy, było ważne. Nie tylko, żeby sobie już teraz pograć i żeby dźwięki były fajne, ale też, żeby treść była o czymś bardzo konkretnym. Czy Hans już wtopił zupełnie w zespół? Jest już... Hans nigdy nie był niewtopiony w zespół. Zawsze Hans, od początku Hans pasował. Od razu jak się spotkaliśmy, wiedzieliśmy, że to jest to. Frania, chcesz kiełbaskę? Dawaj. Koncerty? Sporo macie przed sobą jeszcze? No do końca roku mamy jeszcze z 50 koncertów do zagrania. Myślę, że to jest dobry wynik jak na taką młodą kapelę. Dwie? Chcesz kaszankę?
Nie. No, to jest gramy tych koncertów dużo, ale chcemy po prostu jak najwięcej mieć doświadczenia koncertowego i wielu ludzi, którzy przychodzą na nasze koncerty, woli nawet koncerty niż płytę, bo kontakt z człowiekiem, brzmienie i to wszystko jest tak jakby bardziej mocniejsze. Dobra, już nie kręć, tylko chodź na karkówę. Już jest gotowa.